Była taka sytuacja kiedyś, że powiem ogólnikowo, bo to tylko chodzi o kontekst. Ktoś zwracał mi na coś uwagę, ja później przyłapałem tę osobę na dokładnie tym samym. I popatrzyłem sobie na pewną rzecz i tak pomyślałem, tak, zobaczymy. I raptem mówię, co to jest? I słyszę odwet. Przekląłem to w moim życiu, ale wiele razy jadąc na przykład na drodze, ktoś mi zajechał drogę. Przez chwilę jeździłem takim samochodem, który kopcił strasznie, więc potrafiłem dodać gazu, żeby zakopcić tego pacjenta z tyłu ze mną. I wiedziałem, że cały czas to ze mną jest. W kolejnym etapie, kiedy pojawiła się dbałość i wierność na takim poziomie, na którym jeszcze nigdy nie miałem, zaczęły drażnić mnie pewne rzeczy i zacząłem się mścić, nawet w białych rękawiczkach. Niektórzy wiedzą, o czym mówię, was przepraszam za to. To był taki duch, który mi towarzyszył, nazywał się odwet. Stał za tym, żeby się odegrać, żeby się zemścić. Moje serce jest wolne od tego. Nie ma we mnie czegoś takiego. Wiem, co to znaczy, że Jezus wziął urągania urągających na sobie dzisiaj w praktyce. Bo jeżeli ludzie próbują mnie coś wkręcić, w moim sercu nie ma takiej przestrzeni. Nie mszczę się. To jest piękna przestrzeń. Polecam wszystkim, którzy mają problem z odwetem, którzy chcą się odegrać, nawet w małym procencie.